Czujecie to? Pachnie jak kupa, a nawet jak nie jedna, tylko jak pięć. Bo właśnie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o największych pięciu kupach na Nintendo Switch, które możecie znaleźć w e-shopie. Zapraszam. Wiem, to znowu pięć gier i znowu na Nintendo Switch, ale jako jedyna platforma na tym kanale jakoś się ogląda, więc dlatego robimy to. A na piątym miejscu najlepszych gier od końca, według mnie, znajduje się Discovery, albo Discovery. Tak naprawdę Discovery zainteresowałem się po komentarzu jednego z widzów, który powiedział mi, żebym to obadał, więc stwierdziłem, że okej. Więc Discovery to tak naprawdę podróba Minecrafta, praktycznie jeden do jeden, z może jakimiś elementami, lepszymi shaderami i tym podobnymi rzeczami. Ale no, tam postać, z tego co zauważyłem, nie składa się na przykład ze sześcianów. Wow! Say what? Ale tak naprawdę gra ma niewiele innowacji wprowadzonych względem oryginału, więc wydaje mi się, że tak naprawdę nie ma w ogóle sensu jej pobierać i kupować, bo ona oczywiście kosztuje grube siano. Powinniście sobie tylko zadać pytanie, czy gralibyście w podróbę, za którą i tak trzeba zapłacić, gdy macie po prostu dostępny oryginał i to jeszcze w pudełku? No właśnie, na piątym miejscu Discovery. Na czwartym miejscu tej ambitnej listy klasyfikuje się Poise of Tadkard, chyba tak się to czyta. Jest to najtańsza gra z tych wszystkich, bo z tego co pamiętam kosztuje chyba 12 zł, więc naprawdę grube elo. Jest to karcianka i głównie zarzuca się tej produkcji to, iż właśnie ma dosyć ubogi tutorial i przez to jakby poziom skomplikowania tej gry jest za wysoki, przez co finalnie gra na maksa nuży, nie jest interesująca, a wręcz bardziej irytująca. I zamiast poznawania technik grania w karty, poznajemy techniki, jak oddać tą grę za hajs. Więc na czwartym miejscu Poise of Tadkard. Na trzecim miejscu naszych perełek jest dosłownie gra tenis. Tenis, tak. Gra nie prezentuje się jakoś ambitnie, nie prezentuje się również zbytnio dynamicznie i te wszelakie powtarzające się odgłosy krzyków naszych bohaterów, tenisistów, są, wydaje mi się, dosyć maksymalnie irytujące. Zapodam wam teraz fragment. Yeah! Ha! Take that! Yeah! Gra jest tak naprawdę mało dynamiczna, powiedziałbym, że aż flegmatyczna w tym, co robi. Ma dosyć dużą powtarzalność przez to, że praktycznie piłka ląduje zawsze w tym samym miejscu i ma denerwujące odgłosy. Czyli na miejscu trzecim tenis. A na miejscu drugim wspaniała gra, a mianowicie Superola and the Lost Burgers. Gra tak samo jak wszystkie poprzednie cierpi na jeden motyw. Jest nudna. Dodatkowo ma super ultra retro oprawę graficzną, która w żaden sposób nie uatrakcyjnia tej gry. Totalnie nie można poczuć klimatu tej produkcji, a to co dzieje się na ekranie często wywołuje efekt what the fuck? Ogółem podejrzewam, że ta osoba, która tworzyła tą grę, musiała być bardzo podobna do mnie. I zadam wam po prostu jedno pytanie. Czy serio bylibyście w stanie wydać hajs na to, co właśnie teraz oglądacie? No ja nie. A ostatnim tytułem, o którym to krążą legendy, ponieważ jest najgorszą grą 2017 roku ze wszystkich możliwych platform, a tytuł tego dzieła to Vroom in the Night Sky. Powiedzcie, że słyszeliście. Więc Vroom in the Night Sky to po prostu syf, no i tyle. Siedzicie jakąś czarownicą, chyba na rowerze albo motorze, nie wiem co to tak naprawdę jest, i popierdzielacie do jakichś losowych punktów na mapie. Wszystko to jest w pięknej oprawie graficznej. Żartowałem. Wszystko to jest w kupiastej oprawie graficznej, a naszym głównym celem jest podążanie do wielkich okręgów, by zdobyć punkt i potem zawrócić i zrobić najlepsze okrążenia. Często lecimy do dosyć oddalonych punktów, które to na maksa marnują czas. I właśnie tutaj kluczowym słowem jest czas. Nie warto na to poświęcać czasu. Gra poza tym na Metacritic dostała 17 na 100, więc chyba nie wiem, czy było coś, co kiedykolwiek dostało mniej. Więc tak prezentuje się lista pięciu megaśnych kupiastych gier, które możecie znaleźć i natrafić możecie właśnie w Nintendo eShop. Ja sam przyznam się, że te po prostu gry słyszałem tylko z miejskich opowieści i legend, ponieważ nawet ja nie poświęciłbym na to żadnej ciężko zarobionej
złotówki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o łapeczce w górę, komentarzu, no i subskryberze, a będziemy tworzyć więcej. 5 gier, 5 innych rzeczy, może jakieś 5 faktów. 5 faktów o Bongo. Chcecie 5 faktów o Bongo? To zobaczycie to w następnym odcinku. Dzięki i na razie.